Witamy Państwa po przerwie w programie Galaktyka Pomerania. Jest z nami nasz kolejny gość muzyczny dzisiaj. Zespół Nefastus, dokładnie tak się zespół nazywa. Zespół, który gra muzykę rockową. I dokładnie są to Bartosz, Łukasz, Alek, Filip i Ola. Witamy Was bardzo serdecznie oraz również jest z nami Jacek. Jacek. Jest Jacek. Dokładnie witamy. Tak, witamy. Będziecie dzisiaj grali w koncert. Koncert odbędzie się gdzie dokładnie? Dzisiaj zapraszamy wszystkich na koncert w Boston Pubie Szczecińskim. Mamy przyjemność tam zagrać. Jest to jeden z czterech najbliższych koncertów. Jutro zapraszamy do Gorzowa Wielkopolskiego, a pojutrze do Poznania, w niedzielę do Gdańska. Jest to takie małe tournée. Czy możecie nam powiedzieć, skąd jesteście? Bo nie jesteście ze Szczecina, jak już wiemy. Jesteśmy kapelą z Trójmiasta i generalnie gramy razem już od dłuższego czasu, od kilku dobrych lat. W związku ze zmianami w składzie tutaj od niedawna, bo w zasadzie najmłodszy członek, że tak powiem, najmłodszy członek zespołu to Alek, od roku z nami gra. I generalnie staram się grać jak najwięcej. Powiedziałaś właśnie, zespół z długimi tradycjami. Jak słyszałem wcześniej, pierwsze zawiązanie się zespołu to 98 rok, 99. Kto z Was w takim razie wtedy już grał? To Filip, musi się wypowiedzieć. Mój brat Bartek i ja założyliśmy ten zespół w 98 roku i potem sukcesywnie dochodził Łukasz, Ola najpierw, Łukasz i Alek ostatnio. Słuchajcie, gracie muzykę rockową, ale jest to bardzo szerokie pojęcie. Czego dokładnie możemy, co dokładnie możemy od Was usłyszeć? Wiemy, że wydaliście do tej pory jedną płytę, jednak tych piosenek z tej płyty właściwie już prawie na koncertach nie gracie. Macie mnóstwo nowego materiału. Można Was usłyszeć tylko na koncertach i tylko wtedy można dowiedzieć się, jaką dokładnie muzykę gracie? Nie do końca tak jest. Jeżeli chodzi o to, co aktualnie gramy, to najlepiej można się o tym przekonać, odwiedzając nasz profil na Facebooku, bądź też kanał na YouTubie. I tam wszystkie świeżynki są na bieżąco umieszczane. Czyli pomimo drugich tradycji, nowoczesne media nie są Wam obce? Nie. Także generalnie, jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z tym nowszym materiałem, to odsyłamy właśnie na naszego Facebooka i tam można się również właśnie, tak jak Filip podpowiada, na naszą stronę www.nefastus.pl. Ale czy Wasze utwory, mogę się zapytać, to są utwory autorskie, czy są to covery, przerabiacie również coś, czy wszystko, muzykę tworzycie sami, teksty piszecie sami? Co do zasady, większość to są utwory autorskie i to są numery pisane przez nas, ja piszę teksty, natomiast oczywiście również gramy covery. Są to głównie utwory naszych ulubionych zespołów, które są dla nas źródłem inspiracji. No dowiemy się, jakie to zespoły, co tam możemy z coverów usłyszeć, jakie źródła inspiracji? Panowie się uśmiechają. Niech się wypowiedzą. Tak, inspiracje są tak naprawdę bardzo różne i rozpięte, bo z jednej strony jest trochę takiego klasycznego rockowego grania z lat 70. nawet, tak, czyli przykładowo Led Zeppelin, ale też są nowsze rzeczy i tutaj przykładem jest Audioslave albo też dosyć znany ostatnio, albo raczej bardzo znany zespół Florence and the Machine. Czyli tak, jeżeli teraz ktoś z naszych telewidzów nie zna Was, nie wie, co będziecie dzisiaj grali, to po tym, co wymieniliście, można by było już się zacząć sugerować, jaką muzykę mniej więcej wygracie i co tworzycie. No, tak właściwie wydaje mi się, że każdy może się odnaleźć, kto nas słucha, bo mamy trochę kawałków takich mocniejszych, ale też no, nie boimy się balad i takiego grania bardziej atmosferycznego. Gracie dzisiaj już koncert, przed Wami kolejnych kilka koncertów, a co z płytami? Zamierzacie jakąś wydać w najbliższym czasie? Na razie mamy na swoim koncie jeden krążek, taki bardzo skromny, pierwszy, wydany w zasadzie za pomocą tylko i wyłącznie własnych sił, także generalnie jesteśmy też w fazie przygotowywania jakiegoś nowego materiału. Tylko tutaj będzie podobna sytuacja i po prostu wszystko będzie zależało od nas w tej materii. Także w zależności od tego, jak bardzo się w to zaangażujemy, tak szybko będzie można
być może już niebawem usłyszeć coś nowego. Mówicie, że gracie dzisiaj koncert, jutro gracie w Gorzowie, następnie jesteście w Poznaniu, czyli widzimy, że troszkę tych koncertów jest, czyli możemy wnioskować z tego, że mieszkańcy Polski, naszych regionów tutaj słuchają muzyki rockowej, że to nie jest muzyka, która gdzieś tam sobie zamiera i nie macie w ogóle słuchaczy, nie macie fanów, jednak mimo wszystko gdzieś tam jest jakiś odzew, że jesteście słuchani. Jakiś odzew jest. Myślę, że taka muzyka nie może wymrzeć w żadnym wypadku. Także zawsze każdy koncert, na którym znajdziemy jakieś nowe grono odbiorców, jest bardzo ważnym koncertem, ponieważ mamy wtedy świadomość, że docieramy do kogoś. A macie jakichś takich stałych fanów, którzy jeżdżą za wami na koncerty? Grupis. Może panowie. W konkretnych miastach pojawiają się bardzo często te same twarze. Czyli są ci, którzy wiernie kibicują od zawsze, ale oni przychodzą i potem domagają się czegoś nowego od was? Jak to jest, że znowu gracie to samo? Czy raczej nie ma takich sytuacji. Staramy się też żonglować materiałem zarówno autorskim, jak i coverami, także nie mogą narzekać na to akurat. Tutaj dopowiem też, że w zasadzie już na nową płytę mamy część materiału nagraną instrumentalnie, pozostałe wokale jeszcze trzeba tam podogrywać niektóre nowe utwory. Czyli to zadanie dla Oli głównie? Tak, przede mną jest właśnie to zadanie. Ciężko się pisze taki tekst piosenki? I przede wszystkim, jakbyś mogła powiedzieć, o czym one opowiadają? Czy jest to nieszczęśliwa miłość i złamane serca, czy możemy usłyszeć też coś innego? Staram się nie poruszać takich tematów, aczkolwiek być może gdzieś tam można się doszukać takich akcentów. Ale to jak nie, to co? No bo w muzyce rockowej to wydaje mi się, że jest najpopularniejszy motyw. Jednak jeszcze alkohol mi się wydaje też, nie? Trochę tego tak. To nie, to tak. Ja nie należę do tych osób, które piszą o alkoholu. Panowie mówią, że nie piją. Mogą tak próbować wmawiać. Jeżeli chodzi o to, czy ciężko jest napisać taki tekst, to nie jest to łatwe zadanie. Czasami naprawdę długo się głowię, żeby coś ułożyć sensownego, co będzie zadowalało mnie i jednocześnie będę miała świadomość, że zostanie to pozytywnie odebrane. Czyli najpierw jest muzyka, potem tekst piszesz. Najpierw jest muzyka. I jak to jest z tym tekstem? Czy on musi się rymować, czy koniecznie, żeby były rymy jakieś kluczowe, albo jakieś tam inne rymy, czy to jest typowo tekst biały i nie ma tam nic innego? Mikrofon się tutaj słyszę, że się wyłączył, jakbyśmy mogli prosić o podanie tamtego, jakieś problemy techniczne widzę. Chochliki. No i jak to jest z tą muzyką? Z tymi słowami tekstami, właściwie? Ze słowami. Z reguły ja nie podążam żadną konkretną ścieżką, nie ma w tym jakiejś większej ideologii, że tutaj musi być taki, a tutaj inny rym. Także głównie liczy się dla mnie to, o czym jest ten tekst. No i właśnie, o czym, bo cały czas tego nie dowiedzieliśmy. Dalej nie wiem, o czym dalej jest. Nie wiem. Nie jest musicie po prostu nas posłuchać. Tak. Chyba się nie obędzie bez tego w takim razie. Dokładnie. Ale dzisiaj już szansa będzie. Dzisiaj o 9 w Boston Pubie jest koncert, na który serdecznie zapraszamy wszystkich naszych telewizorów. Tam się najprędzej, widzę, dowiemy tego, o czym śpiewa Ola, o czym zespół pisze również utwory. A jak to jest z muzyką? Kto z was tę muzykę pisze? Czy ona sama powstaje w waszych panowie głowach? Nie mają gracie, mikrofonów. Gracie wspólnie razem i ta muzyka sama się tworzy? To znaczy muzyka tak naprawdę się nigdy sama nie tworzy, bo to jest kawał ciężkiej pracy i tutaj nasi gitarzyści chyba można powiedzieć, że najwięcej pracy tak naprawdę w to wkładają, bo to są takie właśnie zalążki numerów, na których później opieramy całe kompozycje. No ale mówisz teraz, że to jest kawał ciężkiej pracy tutaj pisanie muzyki. Ola powiedziała, że to też jest ciężka praca, żeby słowa napisać, dopasować. To gdzie macie zabawę w tym wszystkim? Zabawę będziemy mieli dzisiaj. To dokładnie będzie właśnie sól tej gry. Wyjdziemy na scenę, zobaczymy uśmiechniętych ludzi i się będzie chciało grać. A czy to jest wasz pierwszy raz w Szczecinie, kiedy gracie? Tak. To jest nasz pierwszy koncert w Szczecinie. I jak mogliście już sobie zobaczyć w Szczecinie, czy przejechaliście od razu pierwsze co to do hotelu i następnie tutaj do nas do Galaksy? Muszę powiedzieć, że dużo nam droga zajęła czasu. Przyjechaliśmy tutaj busem i jesteśmy. Jeszcze nie zdążyliśmy się rozejrzeć, ale już za chwilę będziemy zwiedzali. Coś Filip widzę chciał powiedzieć bardzo. Mieliśmy przygodę ze Szczecinem 3 lata temu, jak jechaliśmy na festiwal do Niemiec, festiwal Rerox. Padł nam samochód właśnie w Szczecinie i spędziliśmy tutaj chyba z 5 godzin. To chyba nie jest najszczęśliwsze wspomnienie w takim razie z tym miastem. Tak. Dzisiaj też słyszałem, że były małe problemy z tym, żeby tutaj dojechać na czas, ale całe szczęście się udało. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami.
Powiedzcie jeszcze taką jedną rzecz. Czy zdarzyło wam się, bo mówiliście, że przyjemnością jest granie przed publicznością, kiedy widzicie te uśmiechnięte twarze wyczekujące tego momentu, kiedy zaczniecie grać, a czy zdarzyło wam się tak, że idziecie do klubu, wchodzicie na scenę, a przed wami stoją cztery osoby? Powiem szczerze, że takie doświadczenie spotkało nas dosyć niedawno, nie trzeba daleko szukać. To był koncert dosłownie sprzed tygodnia. Co ciekawe, nie graliśmy sami, graliśmy z dosyć znanym zespołem, ale czasami tak się układają losy koncertu, że faktycznie publiki nie ma jakoś strasznie dużo, natomiast najważniejsze jest to, aby ci ludzie, którzy nas słuchają, byli zadowoleni. I nieważne, czy jest 100 osób, czy 10, ważne, żeby ten słuchacz był po prostu zadowolony. Każdy tak mówi, jak przychodzi, zauważyłeś? Każdy mówi, że to nie ma, czy jest, nie ma znaczenia, czy to jest 4 osoby, czy jest 1000 osób, że dla każdych gra, każdych grają. Czy tak jest naprawdę, czy to jest po prostu taka zwykła, lekciutka kokieteria z waszej strony? Widzę, że Alek tutaj się bardzo wyrywa i chce coś powiedzieć. No bo tak naprawdę my gramy dla ludzi i co by to było, gdyby te 4 osoby, właśnie te 4 osoby, które jakoś się tam poświęciły i przyszły na nasz koncert, to one właśnie powinny dostać tak naprawdę coś więcej, bo nie zrobiły czegoś łatwego, tylko przyszły nas posłuchać, więc tym bardziej musimy wtedy dać siebie 100%. Czyli nie jesteście jak te wielkie gwiazdy, które tam czasem się słyszy o takich, którzy spóźniają się półtora godziny na koncert, ludzie zdążyli wyjść i wtedy te gwiazdy obrażone dla tych garstki, które zostało, już koncertować nie będą. No to mi się wydaje, że to jest błąd w sztuce, robienie takich rzeczy. Nie zdarza wam się, to jest najważniejsze. Znaczy, nie chcę tutaj mówić, że jesteśmy idealnie punktualni, ale jeśli ludzie na nas czekają, no to wychodzimy na scenę i gramy. A jednak, panowie i pani, przepraszam, powiedzcie jeszcze, co dzisiaj będzie można usłyszeć na tym koncercie w Bostonie? Czy to będą utwory tylko z tej płyty, którą macie ze sobą? Czy to będą te nowe utwory, które być może pojawią się na kolejnej waszej nowej płycie? A i w ogóle na przykład nie będzie tych z płyty. Albo w ogóle nie będzie, tak. Mogę powiedzieć, że będzie... Będzie wszystkiego po trochu. Z tej płyty tak naprawdę, tej, którą mam w rękach, już dużo nie gramy, bo to jest dosyć stary materiał, a mamy mnóstwo nowych, świeżych piosenek, które chcemy zaprezentować. Oczywiście musi być trochę coverów też w naszym wykonaniu i też je znajdziemy. No też nie chcę zdradzać wszystkiego, więc jak najbardziej zapraszam posłuchać. Warto będzie na pewno. Tak, ręczę za to. A robicie show podczas swoich koncertów? Łamanie gitary na przykład na scenie, walenie ją na scenę, nie? Znaczy, te instrumenty są dla nas dosyć ważne, tak. Oczywiście można złamać gitarę w połowie koncertu, ale wtedy trzeba będzie sobie dośpiewać tej partii, której się nie będzie można wykonać, więc to nie jest dobry pomysł. Czyli na inny gatunek, inny rodzaj show możemy na pewno liczyć, show muzyczne. I dobrej muzyki będzie można dzisiaj posłuchać w Boston Pubie na godzinę 9. Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych telewidzów. Tam właśnie będzie występował zespół Nefastus, którego mieliśmy przyjemność gościć dzisiaj tutaj w studiu. Dziękujemy wam za przybycie, zwłaszcza, że wiemy, że się bardzo staraliście, żeby tu dojechać na czas, więc tym bardziej dziękujemy wam bardzo serdecznie. To był program Galaktyka Pomerania. Prowadzili go dzisiaj dla państwa Luisa Bośniak oraz Borys Specjalski, a ja, proszę państwa, od siebie chciałam państwu bardzo serdecznie podziękować za te kilka miesięcy, które z państwem spędziłam, ponieważ jest to mój ostatni program w Galaktyce Pomerania, przeprowadzą się do innego miasta. Bardzo chciałam podziękować i tobie, Borysie, i innym współprowadzącym przez te, no można prawie powiedzieć, pół roku, które tutaj spędziłam, i naszym realizatorom, i operatorom, i całej redakcji telewizji Pomerania, oraz wam, drodzy widzowie, za te miłe słowa, chociaż czasami również te niemiłe, które zdarzyło mi się usłyszeć, ale za to, że byłam oglądana i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy. Do zobaczenia. No również mamy taką nadzieję.